A jest, faktycznie, dobra. Czyli wyszedł naprzód. Uwaga, chwila prawdy! Chwila, czekaj, chwila prawdy! W tej migawce poprawiliśmy funkcję wykończenia pancerza. Zaktualizowano ekran tworzenia nowego świata, interakcja z przedmiotami zbroi lub elitry w ręce spowoduje teraz zmianę ich na wyposażony sprzęt. Dostępność. Zmiany techniczne, o co chodzi? Co to, co jest? Funkcja eksperymentalna. Wykończenie pancerza można teraz nakładać na zbroję skórzaną. Pancerze może mieć teraz wykończenie z tego samego materiału, z którego jest wykonany. Tekstura wykończenia pancerza Dune została poprawiona tak, aby symbol na napierzchniku został przesunięty o kilka pikseli w górę. Plus jest taki, że będziemy mogli kolorować zbroje. Kolorowe zbroje, moi drodzy. Z tymi, z patternami. Przetestujemy za sekundkę. Ojej, no zaryś, no. A dziwne tworzenie świata jest. Aż się boję. Aż się boję, moi drodzy. Mocno zwiększyli szanse na wzór Vexa. Super! Super! Niczego nie żałuję. Prawie. Kurna mać! Boże, ty to widzisz! No ja pierdzielę! 5%! No w pizdunie 5%! No z dupy te 5% wzięli! No ja pierdzielę! Próbuję, moi drodzy. Próbuję. O kurde, Paweł Policz! Jezu, ty jesteś tam donatorem już! Dzięki! Akurat naprzód wyszedł, byku. Pewnie bedrockowy. Jezu, oby nie! Oby nie! Jezu, ja się boję! Paweł, ale szybko się pobiera. Gorzej. O Jezu, ja się boję! Mojangi, co wy tu robicie? Fuj, o nie, dobra. No to mnie przestraszyliście już. Boję się, ale dobra. Ale dziwnie. Game mode? Difficulty cheaty? Świat. Więcej game rule. Ja się wstydzę to przyznać. Naprawdę ja się wstydzę to przyznać. Wstyd mi się to przyznać. Coś jest ze mną nie tak. Ale mi się podoba. Mi się nawet podoba. Pierwsze wrażenie jest pozytywne. Coś jest ze mną nie tak chyba. Serio. Coś jest ze mną nie tak. Tu mamy grę. Tu mamy World More. Może te zakładki u góry są średnie, wolałbym może na dole. Albo wiecie co byłoby dobre? Tutaj takie symboliczne, takie malutkie. Jedna, druga, trzecia i przełączanie się. Kurde, coś jest ze mną nie tak, bo mi się podoba. Tak staro to wygląda. I chyba dlatego! Bo jest oldschoolowe. Chyba dlatego, że jest oldschoolowe mi się podoba trochę bardziej. Nie twierdzę, że jest lepsze. Ale nie jest takie tragiczne. Jedynie te zakładki mi się tu nie podobają. No kurde, podoba mi się. No, znaczy, nie jest lepsze. Też nie jest gorsze, jest inne. Ja pierdzielę, no podoba mi się. Co jest ze mną nie tak? Nie, chciałbym nie chciałbym narzekać, no kurde. Zobaczmy tutaj Dune, jak poprawili. Chociaż nie wiem, czy teraz zobaczę, dopiero na porównaniu pewnie. Smithing table. Weźmy sobie i tutaj kilka takich tych pierdzielników. No tu nic się nie zmieniło, nic dziwnego. O Jezu, Henryx! Nie wiem co będzie w 120. 1.120. Ale pewnie chodzi o 1.20. Mam nadzieję, że ogrom nowych rzeczy. Ogrom nowych rzeczy. Dzięki, serdecznie pozdrawiam. Crafting, ciach, ciach. Jeszcze troszkę, jeszcze bardziej intensywny kolor, dobra. I nałóżmy sobie na to na przykład netherite albo złoto. Śmiesznie to będzie wyglądało, ale okej. Teraz zrobimy tak. O kurna! Jak zajebiście to wygląda! O, i w tym jest potencjał, moi drodzy, do różnych wzorów. Okej, podoba mi się. Podoba mi się, ale to doskonale wygląda.
Teraz potrzebuję jakichś fajnych połączeń kolorów, moi drodzy. Zarąbiste, mega! Mega, mega, mega! Super, doskonałe! Ja pierdziele, ultra ładnie. Poczekajmy na przykład, znaczy zobaczmy tutaj na przykład na to. Pyk, pyk. Albo nie będzie nawet to i złoto. Można też podmieniać sobie. No kurde! Zarąbista sprawa! Zarąbioza! Wciągnij ten chestplate do eku i użyj dat. Dobra, już. No dobra. A faktycznie, dobra, no. O ja pierdziele. O ja pierdziele! Dzięki Ultra HD za podpowiedzenie. Ale to mi się podoba, te połączenie. Kurde, nie jest źle. Takie fajne uozdobienia. Przecież to będzie mega. Ale mi się to podoba. Ale mi się to podoba, moi drodzy. Jakieś fajne kombinacje właśnie. No brawo, Mojang, brawo. Podoba mi się, serio. Prosta rzecz, a cieszy. Prosta rzecz, a naprawdę cieszy. Okej, okay, niewiele widać. Trochę więcej widać. Trochę więcej. Fajnie, że można podmieniać sobie. Nie, no doskonałe to jest. 100% Elytra nabiera nowego sensu. Jest podmienienie na Elytrę, właściwie tak. O kurde, ty, ja nawet o tym nie myślałem. Patrzcie, napindalam się, nie? Mam Elytrę, fajnie, nie? O kurde. Ale to jest game changer. Ale to jest game changer, moi drodzy. Coś czuję, że Elytra stanie się obowiązkowym wyposażeniem tutaj paska szybkiego wyboru. Napierdzielam się, Elytra i sru fajerwerkom. O kurde! Ale game changer! Napierdzielam się, dostaję w ciry. Jakie to jest genialne! I podbiegam, szu, napierdzielam się, szu. Okej, tak, pierwsze dobre zbedroczenie Javy. Jak w ogóle, jak to brzmi? Zbedroczenie! No i coś czuję, że on używa tego słowa. Java została zbedroczona. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda nakładanie na diamentowe diamentów. Kurde, elegancko tego! Elegancko! Czarno-złoty daj. No dobra. No dobra. Jak kurde! No te wstawki skórzane są takie ciut, ale są zarąbiste. Nice. Fioletowy i szmaragd. Moi drodzy, prośba, jeżeli wy testujecie snapshot i znajdziecie jakieś fajne kombinacje skórzanej zbroi, kolorystycznie całe, na przykład niech ta zbroja będzie czarna, żółta, czerwona, pomarańczowa i tak dalej, to proszę napiszcie mi, wyślijcie mi screen, na przykład połączenie, powiedzmy o coś takiego ktoś zrobi, że zrobi screena, wyślij mi na maila dlatijimmy@gmail.com, mail jest do skopiowania pod każdym moim filmem i może niektóre wasze kombinacje wykorzystam w filmie. Zdjęcie, screen i opis, na przykład jaki, co dodaliście, jaka kolorystyka, jaki materiał i jaka runa, jaka templetka. Dobra? O, ja pierdyle! O, ja pierdziele, ja sobie najlepsze shulker boxy będę chyba robił tutaj, wiecie? Znowu animacja Drownedów. Nie mów, jak z Bedrocka. Jeżeli tak, to super. Jeżeli zbedroczyli Javę, to super. Nie, ale wygląda świetnie! Dzięki za info, byku! W końcu to naprawili. Ale ona świetnie wygląda! Nie wierzę własnym uszom. Ja też nie. Oczy mi dęba stanęły. Ale przyjemny snapshotik. Tak to wyglądało w prelease do 1.13. To nie pamiętam, szczerze mówiąc. No nareszcie, kurna. Oj, Mojangi, wy to jednak coś się staracie ostatnio.
Wy coś jednak się staracie. Pierwszy krok do reanimacji starych mobów. O, to. O, to. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ho, ho, ho! Merry Christmas, motherfucker! O kurde, faktycznie, jak to zajebiście wygląda. O kurka wodna, no. No. Efekt gift Jimmy resistance. Niech będzie. Czy to jest nowość z tego snapshota? Tak, to jest ta nieskończoność. To jest ta nieskończoność, o której pisał Slice Slime. Ale jaja, szkoda, że tru nie ma. Powinno być tru, żeby nie widzieć tych cząsteczek. Czekaj, najpierw poziom, nie? Ej, ale głupie. Nie, czekaj, to są sekundy, jeszcze raz, przepraszam, infinite. Dobra, przepraszam, nie, to mój błąd. I teraz tru, okej, działa, dobra. Mam, moi drodzy, wszystko obcykane. Wszystko obcykane. Właśnie te efekty z beacona jakiś czas będą miały. No właśnie, czekaj, może też będzie infinite. No nie, Mojang, o Jezu. Zmienili, bo można teraz nakładać oczywiście te same surowce. Pyk. No średnio w przypadku złota. Zobaczmy, jak w przypadku żelaza będzie. Bo w przypadku diamentu było naprawdę przyjemnie, uważam. Średnio, bardzo średnio. Dopiero w przypadku diamentów chyba to wyglądało całkiem, co? Ustawienie jakiejś intensywności grafiki enchantu. O, brawo Mojang. Tego też nie wiedzieliśmy, zaraz przetestujemy. No to już fajnie wygląda, to mi się podoba. Szalik masz. Ej, w sumie faktycznie, no. Ej, faktycznie wygląda jak szalik. Taki długi, z krawatem. To będzie tutaj. Glint. To jest to, nie? Ale zarąbiaza, że to dodali. Intensywność to jest max. W ogóle nie ma. Dajmy na jakieś 20% właśnie. Kurde, to, żem wybrał kolorystykę. Na złocie będzie lepiej to wyglądało. Też jakoś tak piczowato to wygląda, szczerze mówiąc. O, coś widać więcej? No, teraz najwięcej. Dałeś na off. A, okej. Okay. Ale nawet na kilku procentach tego nie widać, zobacz. Nie widać tego efektu praktycznie. W ogóle nie widać. Na żelazie widać najbardziej. Dobra, spróbuję. Jak dasz enchant obok bez enchant, to trochę widać. No to przetestujemy. Nie, to już jest dobra. I iron chest plate. No pyci widać, ale mam 38%. 6% nic się już nie odróżni. Tutaj dopiero widać więcej. Ale super. Super, podoba mi się, że sami możemy sobie to dostosować. Kurde, jaki przyjemny snapshot. Mojang. Tak, pamiętam, że wspomniałem o aktualizacji animacji innych mobów. Mojang. Hej, nie jest źle. Dobra, dostałem kilka maili. O, mail. Marcin G. Podaj IP do twojego serwera, ok? Nie, lol. Sety. Od mistrza. No średnio wygląda. Wygląda jak połączenie żelazne ze szmaragdami. Tutaj mamy połączenie żelazne z ametystem, bardzo średnio. No też nie bardzo. No ta wygląda jak połączenie złotej z diamentami. Kurde, wszystkie dostaję nie w żadnych jakichś wybitnych kolorystykach. Ajajaj. A tak wygląda jak z netherite i ametyst. Ups. Jest gdzieś podobno szybkość tych enchantów. Glint speed, faktycznie jest. No.
To jest chyba ten taki standard. A przy włączeniu jak to być? Czekaj. Mogę w każdej chwili sobie zatrzymać? Ale jaja! Ale jaja! Idzie tak powoli, nie tutaj ten pasek, tak juuu. O kurka wodna! Tylko to serio? Tak! To na serio jest! To na serio dodali! Taka genialne! Co to za kolorowy czat? Ale co wy macie z tym kolorowym czatem? Ja wszystko widzę w jednych barwach. Czekajcie, sobie wejdę przez telefon na YouTube. Co wy pindolicie? Magia! Magic! Niektórzy mają, niektórzy nie. No nic nie mam, zobaczcie, normalny, zwykły czacik. Też mam normalny. I tak, mam białego YouTube'a, jestem dziwny. Jestem bardzo dziwny. Choroż na mnie czeka. Zazdroszczę. Dziękuję. Weź coś wyślij na grupce z moderatorów moich pięknych, jak możecie na właśnie... screena na grupce, jak to mniej więcej wygląda. O lol, faktycznie kolorowe niki. Ale jaja. Jaki kolorowy czat, no taki na przykład inne konto, zobacz. Ty masz taką kolorystykę. Ale jaja. Ale to moderatorzy i wspieracze mają takie niki. Nie Xyper, jak widzisz, normalni widzowie. Kurde, na LGBT nawet się na YouTube'a pcha. Nawet na czat musi być. Co to się dzieje? Kto to w ogóle słyszał, żeby takie rzeczy się działy? Kiedyś był czat czarno-biały i wszyscy byli zadowoleni. Teraz jest inny. Siema!